Minionki, ostatnia decyzja, czy chcemy adoptować kolejnego Minionka? Papaja, banana, bananem, papaja! Okej, okay, rozumiem, skoro tak bardzo chcecie to Stuart, ty idziesz jako pierwszy. Papaja, banana, papaja, papaja. Kevin, nie pisz tylko idź, przecież nie mamy za dużo czasu. Znowu straciłem swoją rodzinę i nie mam nie kto adoptować, naprawdę każdy mnie nie chce. I dzisiaj jest dzień otwarty i każda rodzina może przyjść i mnie adoptować. Papaya. Papaja banana, papaja banana, papaja Ej chwileczkę, dlaczego ten różowy stworek coś ode mnie chce? Ja nie rozumiem co on do mnie mówi Powtórz jeszcze raz Papaja banana, papaja banana Jaką papaję jak i jaki banan? My żadnej papai i banana nie mamy tutaj niestety A zjadłbym sobie takiego bananka Ale co ty chcesz, proszę panią, po co ten żółty stworek tutaj przyszedł? Weź idź, jak nie potrafisz nawet gadać Ale to chce mnie adoptować, a nie potrafi nawet wymówić porządku Słowa. No i co? Gdzie jest to dziecko? Papaja, banana, banana, papaja. Okej, okay, czyli ci się nie udało, ty ślamazaro. Dobra, teraz idzie Steve. Papaja, banana. Tak, Steve, teraz ty idziesz. W tej chwili nie mamy za dużo czasu. Coraz dziwniejsze mi te rodziny dają tutaj do adopcji. Kogo ja mam niby wybrać? Żółtego sporka, który mówi tylko papaja i banana? Bez sensu. Nie chcę takiej rodziny chyba. Papaja, banana. No nie wiesz, że kolejny przyszedł, który mówi tylko papaja i banana. Ale ten ma tylko jedno oko. Ej, ty widzisz mnie pojedynczo czy podwójnie? E, papaja, banana? No i się nie dowiemy, bo kolejny gada tylko papaja i banana. Może ogórek albo kiełbasa. A, co ty za pistolet masz? Papaja, banana. Zostaw mnie z tym pistoletem, papaju czy bananie. W sumie bananie, bo jesteś żółty. i Idź sobie stąd. Nie chcę, żebyście mnie adoptowali. Papaja. Ale dziwny kosmita. Potraktował mnie jakimś pistoletem. Ekran zaczął mi się trząść i myśli, że będę jego dzieckiem. Kolejny nieudacznik. No, nie mogę po prostu z was minionki. Dobra, teraz ty idziesz, kula. Banana, papaja. Papaja, papaja. Dobra, dobra, idź. Już. Pani mi Delae, dlaczego pani takie kiepskie rodziny wpuszcza do tego przedszkola? Oni chcą mnie adoptować, a wyglądają jak kosmici, co mówią papaja i banana. Papaja, banana. Nie, to już jest przesada. Ten jest mega straszny. Idź sobie stąd. Nie chcę być twoim dzieckiem. Haha, papaja, banana. Niech no jesteście tacy beznadziejni Ja go zaadoptuję i pokażę wam jak to się robi Witam, serdecznie O, witam, w końcu jakiś człowiek tutaj przyszedł mnie adoptować Ale masz śmieszny nosek Tak, y, masz do mojego nosa? No mam, jest strasznie duży, ale dobra Chcesz mnie adoptować czy nie, bo same kosmici tu przychodzą do mnie Tak, chciałbym cię adoptować Ale ch muszę ci coś ch powiedzieć, ponieważ to nie są moje... Ponieważ to nie są kosmici... Michi, tylko że są minionki, które sam stworzyłem. No to bardzo dziwne masz te minionki. W ogóle mi się nie podobają. Spokojnie, jeszcze ich polubisz, chodźmy wręcz. W końcu mnie jakaś rodzina adoptowała, bo byłem tutaj samotny. A więc zdążyłeś już poznać rodzinę minionków: Steve, Fula i Kevin. Ale śmiesznie oni się nazywają i w ogóle nie potrafią mówić. Dlaczego oni nic nie mówią, tylko papaja i banana? Ponieważ kochają papaja i banany, to nieważne. W każdym bądź razie, jakbyś chciał do nich dołączyć, do rodziny, musisz się stać jednym z nich. Czyli co, mam zostać takim półgłupkiem jak oni, takim co będę mówił papaja i banana? W całe szczęście, tych będziesz już mógł mówić. Ale superancko, dobra, to strzel mnie jakimś pistoletem, albo przenieś mnie gdzieś, żebym się mógł w nich zamienić. Haha, ha, a więc papa, powodzenia! Wyrzucił mnie gdzieś! No i grum mnie gdzieś wywalił, i przez to teraz muszę stworzyć swojego minionka, żeby dołączyć do jego rodziny. I muszę wybrać teraz swojego minionka. Tylko pytanie: którego powinienem wybrać? Bo jest taki wielki z wielką głową. Pewnie ma wielki mózg i jest mądry. Ale nie, nie, nie. On jest głupi i silny. By może wybralibyśmy Kelvina, ale on wygląda troszeczkę dziwnie, bo ma te oczy takie. Jest jakiś blady, jakby był chory. A poza tym też mam dwa oczy, więc chciałbym może coś innego, na przykład tego boba, co ma jedno oko i śmiesznie wygląda, więc ja wybieram go. No i jak jesteśmy teraz bobem, to chodźmy wybrać może kolor minionka, bo ten żółty jest paskudny. Tylko pytanie, którego powinienem wybrać, skoro tu jest tak dużo kolorów. Mamy zielony. Zielony spoko, co nie? Ale chciałbym może coś innego, na przykład różowy? Nie, różowego bym nie chciał, bo różowy to dziewczyński, a nie chcę być dziewczyną, bo jestem minionkiem. Ale spójrzcie tutaj! Tu mamy pomarańczowego minionka, który naprawdę superacko wygląda. Chyba go wybiorę, więc wybieram pomarańczowego minionka. Wybierz kolor gacie. No nie, nie sądziłem, że będę wybierał kolor gacie minionka. No dobra, podstawowe są te niebieskie, więc ich nie chcę. Może wybierzmy fioletowe albo różowe. Nie wiem, co to za kolor. Nie, nie wybieram ich. O Jezu, prawie je ubrałem. Wybierzmy te pomarańczowe. No i mam pomarańczowe gatki. Wyglądam tak jako pomarańczowy minionek. Teraz musimy szybko wrócić do gru, żeby mnie adoptował do swojej rodziny. Gru, ja już się przebrałem. Zobacz, jak superancko wyglądam. Po! Wyglądasz naprawdę super, Ancko. Nadajesz się, ale to nie koniec. Musisz teraz iść ze mną do szkoły dla złoczyńców. O nie, nienawidzę szkoły, ale w sumie jak mam być najlepszy, to czemu nie? Zaprowadź mnie do tej szkoły. Dobrze, w takim razie twoim pierwszym zadaniem będzie... E, musisz przypomnieć mi, jak nazywają się minionki, które ci przedstawiłem. Nie ma problemu. Zaraz ci przypomnę, jak się one wszystkie nazywają. Daj mi tylko dostęp do tej tablicy. No pewnie, trzymaj. Gromika Teraz zaznaczyć, jak nazywają się dane minionki. I nie mogę się pomylić, więc wydaje mi się, że ten się nazywa Bob, ten to chyba będzie Kevin, a ten będzie Stewart. I nie mam pojęcia, czy dobrze zaznaczyłem, ale jak źle zaznaczyłem, to gru będzie zły na mnie, więc próbujemy to zaznaczyć. O nie, wiem tylko jedno dobrze, czyli teraz pytanie. Ten był Bobem, to wiem na pewno, a Stewart, tak bądź razie, to jest ten, a ten będzie Kevinem. Tylko nie mówcie, o gru, że zrobiłem pomyłkę. Jest, teraz wszystko poprawnie zaznaczyłem. Bardzo dobrze rozwiązane ten quiz. Jestem naprawdę z ciebie dumny, że pamiętasz ich imiona. Okej, okay, twoim drugim zadaniem będzie quiz i musisz rozwiązać i znaleźć te brakujące słowa. Bez problemu moje jedne oko sobie z tym poradzi. Idę to rozwiązać. Gdzie ja niby w tej tabeli mam znaleźć jakieś słowo? Przecież ja tu nic nie widzę. Chwila, że dajcie mi sekundę. No to w takim razie tu mamy gru słowo i musimy znaleźć pewnie teraz słowo minionek, więc znalazłem słowo minion. Teraz pytanie, jakie jeszcze słowa muszę znaleźć? Ja tu nic nie widzę więcej. Może będzie słowo dru. Dobrze zgadłem. Jeszcze chyba jeden, albo jeszcze dwa. Nie mam pojęcia. Poszukajmy może papaja. Czy widzimy jakieś słowo tutaj? Papaja, bo ja nigdzie nie widzę. Może słowa papaja nie ma, ale znalazłem słowo banana. I czy to są wszystkie słowa? Nie, jeszcze jakieś musi być. Może jakieś imię jakiegoś minionka, więc szukajmy może Bob, ale Boba nigdzie nie widzę. Może Kevin, zgadłem, znalazłem. Czy to są wszystkie słowa? Tak, to są wszystkie słowa. Już rozwiązałem grę, wszystkie słowa znalazłem w tej układance. Co teraz? I czeka się najtrudniejsze zadanie. Jakie niby to najtrudniejsze zadanie? O co w nim może chodzić? Matematyka jakaś? Haha, ha, no co ty, musisz okraść dom swojego przyjaciela. Tak jak ja ukradłem kiedyś księżyc. Co, przecież to jest niemożliwe, ten dom jest taki wielki. Jak ja mam go ukraść? No dobra, postaram się to zrobić. Ale mi się dzisiaj super i przyjemnie gra na tym komputerze. Czy wysłyszeliście, co powiedział? Gru muszę się. Ten cały domek od Bibiego, tylko to jest niemożliwe, bo jest taki wielki I jeszcze Bibi w środku jest, więc spróbuję tak po cichu podejść tam i go jakoś ukraść i schować go do mojej kapsy Już prawie go mieszczę, mieszczę, zaraz wejdzie cały No i w końcu go wziąłem całego, schowałem do mojej kieszeni, więc uciekam stąd szybko, idę zanieść to mojemu gru Gdzie jest mój domek? Przed chwilą tutaj grałem i pokonowałem bossa i nagle zniknął Dobrze, czy udało ci się wykonać minione zadanie? Oczywiście, wykonałem twoje zadanie. Ukradłem domek Bibiego, ale to było mega trudne. W takim razie pokaż mi go. Jak najbardziej, już wyciągam go z mojej kieszeni, tylko chwileczkę, bo jest bardzo wielki. O, w końcu mi się udało go wyciągnąć, o to jest domek Bibiego. Wow, jestem naprawdę z jest ciebie dumny, nadajesz się na, do nas, do rodziny. Jest, udało mi się, zostałem w końcu adoptowany w 100% tak przez minionki, ale ekstra. Wiesz co Nita, jestem w stanie już stwierdzić, że możemy zaadoptować jakieś dziecko. Cieszę się, że podjąłeś tą decyzję, że możemy w końcu adoptować jakieś dziecko. No to chodźmy do centrum adopcyjnego i coś sobie wybierzemy. Ho, to jest wasz szczęśliwy dzień, dzieciaki. Dzisiaj was zaadoptuję i zjem. Ale ja nie chcę, żebyś mi adoptował katnapy. Ja ciebie strasznie nie lubię, bo ty zjadasz dzieci i chcesz nas zjeść. Doktorku, nie zgadzajmy się na to, żeby nas adoptował. Nie, to nie. Będziecie tego żałować. Idę zaadoptować gdzie indziej. Słyszeliście? Katnapo mały was nas adoptował i chciał nas zjeść. Ale on jest naprawdę złym kotem. Też jestem pomni i chciałam was zaadoptować. O, jak super fajnie, że chcesz nas zaadoptować. Wybierz mnie, pomni, wybierz mnie. Nie, ty jesteś dziwny. Ciebie nie chcę. Ja chcę żołnierza, ale super. Widzowie, dlaczego pomni nie chciałam nie adoptować? To jest niesprawiedliwe. bo co, bo żołnierz i ma pistolet? Nie fair, też mogę mieć pistolet zabawkowy na wodę. Ale to było super dżemka. Może ktoś dzisiaj mnie adoptuje. Będzie naprawdę super. O, spójrzcie, tu jest nowa rodzina, która chce mnie adoptować albo kogoś innego. Przyszliśmy tutaj dzisiaj, żeby zaadoptować jakieś dziecko. Nie zadoptujcie! Kim wy w ogóle jesteście? Dlaczego ty masz jakiegoś pieska na głowie, a ty wyglądasz mega superansko, Masz ognistą kurtkę? Tak, ja jestem Hot Rod, a to jest Nita. I przyszliśmy tutaj zaadoptować jakieś dziecko. I ty w sumie jesteś fajny. Ej, superansko, to fajnie, że chcecie mnie adoptować. Z miłą Chęcią będę waszym dzieckiem Chodźmy już stąd Dobra, ty sobie tutaj usiądź na ławce A my idziemy zagrać w Brawl Stars Ja chcę z wami zagrać w Brawl Stars Kocham tą grę, mogę? Proszę Nie, bo ty nie masz skina Ej, to niesprawiedliwe I dlatego nie mogę z wami zagrać w Brawl Stars Nara, idę sobie dalej Skoro nie mogę grać z moimi rodzicami w Brawl Stars Mając mojego skina Muszę zdobyć jakoś skina, który jest Brawl Starsa Dlatego mogę wybrać swojego zadymia w tym tutaj miejscu, ale super randko będę mógł zagrać z moimi rodzicami w super gierkę jaką jest Brown Stars. Tylko muszę wybrać dobrego skina. Mogę wybrać na przykład Burgera Lu, który jest naprawdę fajny. Wygląda jak taki hamburgerek słodki. Mogę wybrać skina od mojego tady, Hot Broka i grać takim samym skinem, jakim on gra. Oczywiście też mogę wybrać skina mojej maby, czyli Shibanite i naprawdę ona wygląda fajnie. Ale ja nie chcę grać z dziewczyńskim skinem bo jestem chłopakiem przecież. I mam do wyboru jeszcze losowego skina z Brawl Stars, którego jeszcze nikt inny nie ma, więc chyba wybiorę tego. A wy widzowie, którego chcecie, żebym wybrał skina, napiszcie w komentarzach. Czy chcecie, żebym wybrał Burgeralu? Czy może Hot Broka? A może Shibanite? Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym wybrał. Ale ja natomiast wybieram losowego skina. Ciekawe w kogo mnie zamieni. Klikam ten przycisk i przyniosło mi do pomieszczenia, w którym chyba zdobędę losowego skina. Jestem mega ciekawy, kogo mi wybierze. Przedtemno jest mega, mega, ale to mega trudny labirynt trujących kolców. Następnie będę musiał przejść po tych blokach lawy, co jest mega trudne. Następnie będę musiał przejść ten labirynt z min, które mogą wybuchnąć w każdej chwili i rozsadzić całą mapkę. I wtedy już nie będę miał swojego losowego skina z Brawl Star. A następnie będę musiał przejść mega, ale to mega pustynię z mokrym piaskiem, który mnie będzie topił, więc muszę jakoś to wszystko przejść, żeby zdobyć ręce tutaj do mojego losowego skina z Brawl Star. A więc nie ma na co czekać i trzeba to wszystko przechodzić. A wydaje się to mega trudne, ponieważ wszędzie tu są kolce, które są trujące i mogą mnie w każdej chwili zabić, jeżeli je dotknę. Sprawdźcie sami, i już się zatrułem I prawie umarłem, więc muszę być naprawdę Ostrożny, bo inaczej nigdy Nie zdobędę mojego skina z Brawl Stars A więc muszę iść mega Ale to mega powoli i ostrożnie I to jest naprawdę długa I to długa trasa Już za chwilę przejdę cały labirynt Z tych trujących kolców Brakuje tylko czterech bloków, żebym to przeszedł I udało mi się to przejść bez problemu Teraz będę musiał skakać Po tych blokach z lawy, żeby dostać się Na drugą stronę i pierwszy skok na ten blok lawy. Ała, ale to ciepłe parze w moje stopy. Muszę teraz skoczyć tutaj i chwila, gdzie ja mam się dostać? Chyba tam, bo tam jest puste miejsce, gdzie nie ma żadnej miny. A więc skaczę tutaj, teraz tutaj i uwaga, jak to wybuchnie, to stracę całego mojego skina z Brawl Stars, więc muszę się postarać, żeby tam doskoczyć. Pierwszy skok i teraz ostrożnie nie mogę dotknąć żadnej miny, bo przypomnę, wszystko wybuchnie, a tego nie chcemy. Najgorsze są zakręty, bo w każdej chwili mogę nadepnąć na minę. Chociaż bardzo bym tego nie chciał. I uwaga, prawie się dostałem do odblokowania części mojego nowego skina. Tylko muszę przejść te ruchome piaski, które wciągają. O nie, to mnie wsysa. Pom Ej, pomocy, nie mogę się stąd wydostać. Jestem coraz bardziej utopiony. Help mi, pomóżcie. Zaraz umrę cały. Zostawcie szybką łapkę w górę, żeby mnie stąd wydostać. O, dziękuję za zostawienie łapki w górę. Dzięki wam zostałem uratowany. Jesteście niesamowici. A więc ja muszę mega ostrożnie teraz tutaj dojść. Jestem przy nowej części mojego skina. Wystarczy tylko kliknę w prawym. Klikam! O nie! I moje ręce się zamieniły. Są zupełnie inne. Wyglądają jak te od Burgera Lu. Ale śmieszne rączki mam takie tydzie pyci. Teraz żeby odblokować kolejną część ciała mojego nowego skina z Brawl Stars, żeby grać z moimi rodzicami w tą super grę. Muszę przejść ten TNT Run i do tego przejechać motorem po tamtej ścieżce. Co może być mega ciężkie. Więc musimy się postarać. Mam nadzieję, że mi się uda z tymi moimi nogami. Biegnę przed ciebie! Jeszcze TNT to wybucha. Ale mi się udało to przewiec. Że tylko trzy TNT wybuchły. Ale miałem farta. Teraz siadam na motor i muszę przejechać tutaj tą ścieżkę, żeby nie wpaść do lawy. Jest to mega trudne, mając takie krótkie rączki. Już dojechałem i wystarczy, że kliknę teraz ten przycisk i dodadzą mi się nowe części ciała. Uwaga, klikam! I dostałem nowe nogi, takie jakie mam mój ta Hotbro. Ale super racko, nie mogę się doczekać kolejnych części ciała. A teraz muszę narysować swojego ulubionego zadymiarza z Brawl Nie mogę się doczekać żeby narysować mojego ulubionego zadymiarza, ale wam nie powiem który to jest, tylko go narysuję i waszym zadaniem będzie go zgadnąć. A więc biorę się za rysowanie i na pewno będzie mi potrzebny ten superancki kolor, żeby narysować tego ulubionego mojego zadymiarza w ten oto sposób. Jestem mega ciekawy czy już wiecie kogo rysuję. Tutaj wypełnimy, tutaj również musimy wypełnić kolejną nogę, bo to są dwie nogi. Teraz musimy jego portki narysować Jestem mega ciekawy czy już w tym momencie Wiecie co to jest za skin Teraz w tym miejscu takie coś narysuję Ciekawe czy wiecie co to jest Mam nadzieję że już zgadliście Piszcie oczywiście w komentarzach wszystko Teraz jedną rękę Drugą rękę Ale ten skin superancko wygląda Wszystko wypełniłem kolorem i teraz trzeba narysować Na przykład jego fryzurę Takie oto dodatki Ciekawe czy już wiecie co to jest za skin Możecie pisać Oczywiście. I uwaga, rysuję oczy. I teraz uśmieszek. I czy wiecie, co to jest za skin? Napiszcie w komentarzach. Ej, a mi to dało właśnie teraz ciało i mam sukienkę. Nie podoba mi się to, że mam sukienkę jak dziewczyna, widzowie. Trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze muszę swoją głowę zmienić, bo ona nie pasuje w ogóle do tego skina. A, gdzie ja spadam, gdzie ja jestem, ale mnie to bolało? Ej, spójrzcie, tam jest jakiś wielki boss przede mną! Ja nie mogę on mnie prawie zauważył. Dobrze, że się schowałem od razu za tymi skrzynkami. Gdzie ty jesteś, Bambikuch? Wyłaś z kryjówki zostałeś tu sam. O nie, on nie szuka! To nie fair. I zostałem jako jedynym graczem, a dopiero wszedłem tutaj. Weźmy go z zaskoczenia, rzućmy może bombą dymną. Ciekawe jak zareaguje na to. O nie, co to jest za bomba, a masz! Ała, strzelił we mnie! Ciekawe czy przypadkowo się nie zauważył. Wrzućmy jeszcze dwie tu bomby, żeby mnie nie widział. A ja się chowam za tą skrzynką. Tu są bomby i nic nie widzę zaraz. Niech cię tylko dopadnę! Dobra, widzowie, mam go na widoku. Mogę w niego strzelać! Halo, gdzie on jest? Gdzieś tam. Mam nadzieję, że obrywa. Schowajmy się w tym miejscu. Gdzie jest ten ultra boss? Tutaj, a masz! O nie wtrafił we mnie! Ej, spójrzcie, on w tamtym miejscu! stoi, Zaatakujmy go! Strzelajmy w niego! Ała. Słyszeliście chcieliście go, to boli! Jeszcze jeden strzał i bomba dymna, żeby mnie nie widział i też sobie rzucę pod nogi. I wskakuję tam i strzelam go jak on jest w bombie dymniej. A się, I ostatni! Ostatnie strzały w tego bossa, a gin zbytło A masz! Udało mi się tego bossa pokonać I dostałem jego głowę i mam teraz kompletnego Skina i mogę iść zagrać w Brawl Stars z moimi Rodzicami, ale super randzko! Dzień dobry Panie Mizdela! Witam, witam dziecko! Ej, nie jestem Już takim dzieckiem, jestem naprawdę duży, że mogę Adoptować na przykład jakieś dziecko! No tak, tak Tak tylko się zgrywa. możesz sobie wybrać ty jakie tylko Chcesz! Jakie tylko chcę dziecko, mogę sobie wybrać, ale super Francko, spójrzmy co my tu mamy, mamy Pikachu, Deja, El Primo nawet, Pomni, Smurfkata, ej i tam jest jakaś kupa Poł, no dobra. Czyli mogę wybrać jakiekolwiek dziecko, chcę, świetnie. Widzowie, napiszcie w komentarzach kogo powinienem adoptować, ja na razie pójdę zapytać się tutaj Smurfkata, co on lubi robić. Smurfkacie, co lubisz robić na co dzień? Kocham skakać na parkurze. Eee, to się chyba nie dogadamy, bo ja nie lubię parkurów, nie potrafię skakać. No nie, bądź taki choć razem popróbujemy skakać No dobra, ale tylko przez chwilę Pani Miss Delight, biorę Smurfkata na a Zobaczyć jak mi się będzie z nim skakało Dobrze dziecko, to idźcie Smurfkacie mi się wcale nie podoba ten parkur On się wydaje mega trudny Jest naprawdę mega prosty Dawaj, spróbuj tylko Ale ty skakałeś fajnie góra dół To teraz ja sobie skaczę na tej trampolinie Uwaga, skaczę do ciebie O nie, ej, zginę, to jest fejkowa woda No nie, jak ty daleko już poszedłeś Smrwkacze, mi się nie podoba w ogóle ten twój parkur, bo już padłem do wody znowu. To jesteś naprawdę mega słabiutki. No, naprawdę jestem mega słaby w te parkury. Mówiłem ci, że nienawidzę parkurów, zwłaszcza niebieskich. Ja jestem mega fanem parkurów pomarańczowych. Dobra, nie gadaj, tylko skacz. Jesteśmy coraz bliżej. Jak ja niby tam mam doskoczyć? Gonie cię, smerwkacie, Nie uciekniesz mi, wygram z tobą ten parkur. No, to życzę powodzenia. Masz rację, jesteś mega królem, w tym nic dziwnego, że wybrałeś parkourę jako swoją ulubioną dyscyplinę. Wow, gdzie ty stoisz? Dlaczego ty latasz w powietrzu? No bo ja tak potrafię, dawaj ze mną. Jakim cudem? Ej chwila, coś jest na suficie. Jak tędy pójdę? Chyba musimy chodzić po tej ścieżce, co tu jest na suficie. Tylko czekaj, bo to jest mega dziura. Uwaga, skaczę, Przeskoczyłem tą niewidzialną dziurę. To chyba koniec parkura. Pani Miss Delight, ja nie chcę jednak smer ponieważ on jest bardzo dobry w Parkura, a ja nie lubię parkourów I on pewnie będzie co chwilę chciał skakać w te parkury. No to sobie wybierz kogoś innego Może Pikachu będzie chętny, żebym go adoptował Co ty na to Pikachu? No pewnie, że jestem chętny Pika, pika O nie, ty trażysz prądem Nie wiem, czy się będziesz nadawał Nie, spokojnie, nigdy bym cię nie walnął prądem Pika, pika, pika ła, walłeś mnie prądem, ale mnie poraziło Panie Miss Delight, ja Pikachu też nie chcę Może ty, gdaju będziesz chciał być Adoptowany przeze mnie W sumie to czemu nie? Dawaj, chodźmy, mój kolega w ogóle adoptował wczoraj tutaj katnapa Tak, widziałem go Szkoda, że mnie nie wziął A co lubisz najbardziej robić? Rozwalać laki bloki Zobacz, mam takie super laki bloki Otwórz je sobie O nie, to jest lawa, one nie są takie super <laughs> To był tylko taki żarcik Dałem ci specjalnie złego Te już są naprawdę dobre, zresztą zobacz No dobra, wierzę ci O nie, tu jest TNT blok jest naprawdę dobry, zobacz. Mam nadzieję, że mnie nie oszukujesz. Ej, na no fakt jeszcze był taki dobry, ale to nie zmienia faktu, że też mi dwa złe. Nie cię jednak adoptować. Wracaj do tego przedszkola. To nie. O, może ciebie wybiorę poł, bo ty się wydajesz taki, który nic nie robi. Poł, poł, poł. O, ale super Jeszcze nie potrafisz mówić nawet, to jeszcze lepiej. Poł, poł, poł. Trafię trochę mówić. O, to super nawet. Będziemy trochę potrafili ze sobą rozmawiać. Pani mi The Chciałbym adoptować tutaj Po, bo on nic nie robi. To, że wygląda jak kupa, to nie znaczy, że nic nie robi. Dla testu masz tutaj telefon i zagraj na telefonie w Po. No dobra, panie Miss Delight spróbuję się najpierw zaopiekować tym poł na telefon, ale mam nadzieję, że mi go pani później adoptuje. No to teraz muszę się zająć po, żeby panie Miss Delight pozwoliła mi zaadoptować prawdziwego Po w Minecrafcie. Zacznijmy od posprzątania tych kup od poł, które zrobił nam brudasek. Umyjmy go teraz i oble. Dejmy wodą, żeby był czyściutki. Ale on teraz pachnie, słodko. Już nie śmierdzi, jak kupa. Teraz przydałoby się go trochę uleczyć, więc kupmy może jakąś miksturę na leczenie. Proszę bardzo, Poł. Będziesz teraz naprawdę zdrowy. Ale chyba on jest smutny nie mam pojęcia dlaczego. Może dlatego, że jest głodny albo potrzebuje zabawy. No dobra, trzeba go teraz nakarmić czymś, ale chodźmy do sklepu i kupmy mu jakiś super jedzonko. Ja na przykład uwielbiam co owoców pomarańczy. Więc kupię mu pomarańczkę O nie, za niski poziom mam, żeby kupić pomarańcze Dlatego kupię może mu jajka dwa Do tego może jakieś sushi Ale drogie, ten sushi jest jakoś Przekąskę preclową I dam mu wszystko to do zjedzenia, żeby był najedzony Proszę zjedz sobie sushi I oczywiście jajeczka Tylko to jedzenie daje mu bardzo mało Tutaj głodu Więc trzeba kupić temu głodomorowi Znacznie więcej jedzenia Tylko co by mu tu kupić, może jakiś napój, mleko I weźmy może mu warzyw zupę i naprawdę zaraz wszystkie pieniążki wydam. Na to, żeby ten poł się najadł. Jedz tego więcej i bądź najedzony, bo czeka cię zaraz zabawa. Ej, dobra, ten poł chyba już jest pełny. Dajmy mu jeszcze mleko i dorzućmy może mu jakiegoś owocka. Jedz tą wisienkę, jedz. O nie! Ale on się gruby robi. Dawajcie, zrobimy z niego takiego grubasa wielkiego. Chodźmy teraz z nim w coś pograć, bo jest on naprawdę zanudzony. Wybierzmy jakąś super grę. Zacznijmy może od tutaj poł, tak żeby każdy pobył ze sobą połączony. I kolejny poziom, tylko się naprawdę musimy śpieszyć, bo się nam czas kończy. Więc naprawdę musimy być szybcy. Dobra, połączyłem wszystkie kolorowe poły ze sobą. Teraz jeszcze niebieski, fioletowy, zielony i żółty. Mam nadzieję, że pani Miss Delight będzie ze mnie dumna, że tak się nim opiekuje. Bo ja naprawdę się staram. Nie chcę, żeby ten po był smutny cały czas. Dlatego z nim teraz gram w gierkę. Patrzcie, prawie wszystkie poły już połączyłem ze sobą i jest, jest coraz więcej, więc muszę być coraz Szybszy, bo czas ucieka mi. Może zmienimy teraz grę na łapanie jedzenia? Bo Poł jest głodny i grubiutki, więc zje wszystko, nawet buty, których nie powinien jeść. Jeszcze ten soczek. O nie, trampka zadłem. Aha, i przegrałem. Nie można trampka jeść. No dobra, widzę, że dobrze się zaopiekowałeś tym Poł na telefonie. Możesz już z tego adoptować. Super, ale fajnie, Poł, chodź ze mną, idziemy do mojego domku. Witam cię, po w moim domku. Tutaj mogę cię przyjąć i będziesz mógł spać na tej kanapie. Ale ekstra domek. Dziękuję. Cieszę się, że Ci się podoba. Jestem strasznie głodny. Domyślam się, że jesteś głodny. Nawet przygotowałem sobie taką listę. Zajmij się, poł I tu mam rzeczy, które muszę zrobić, żeby cię to zająć. Więc na pewno jesteś głodny, więc zjedz sobie kawałek pizzy. O, ale super dzięki. Om, nom, 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 nom. Ale ja dalej jestem głodny. No to masz tutaj, poł, Tutaj jeszcze pomarańczkę. Zjedz sobie ją, na pewno Ci zasmakuje. Jest obrzydliwa i ma brzydki kolor. Nie chcę jej. Co? Jak jest obrzydliwa? Jakim cudem? Coś mi tu nie pasuje. Zaraz się po tylko cię przekoloruję na kolor pomarańczowy. No, i wszystko teraz pasuje. Spróbuj teraz skosztować tutaj tą pomarańczkę. miam miam, mniam, jaka pyszna! Wiedziałem, że to wszystko zależy od twojego koloru. I nawet pachniesz jak super pomarańcza. ale superancko. Nudzi mi się pograjmy w chowanego. Świetny pomysł, to popawmy się. Ja zacznę liczyć. Jeden, dwa, patrzcie, widzowie, ten poł idzie do domku. Bibi ale już wiemy, gdzie się schowa. 3, 4, 5. Szukam! Chodźmy szybko go znaleźć, wtedy on będzie mnie szukał. Bibi, Bibi, musisz mi pomóc. Czy widziałeś może gdzieś poł? Nie, nie widziałem, ale szukam różnicy między to tym, i dwoma, a tymi dwoma El Primo. I co, znalazłeś jakąś różnicę? Czy bez? Tutaj rezultatów żadnych? Nie, cały czas B. No ci pomogę!